Dobre jest sobota parę... Ale to kawa może? Dzień dobry, jest sobota, parę minut po 6 i zaraz wyruszam na targi i zobaczymy, czy uda mi się nagrać jakieś kawałki dla was, żeby zrobić z tego vloga. Jak nie, to cóż, to widzimy się, jak już wam opowiadam o moich wrażeniach z targów, ale pewno kilka kadrów uda mi się nagrać. Jest piękny dzień, mam nadzieję, że też będzie pięknie. Do zobaczenia. Dzień dobry, witam się z wami. Nie wiem, ile tutaj będzie głosu słychać, ale witam się z wami z przygotowań na targach. Rozstawiłam właśnie stolik, więc wszystko jest gotowe i czekam na ludzi. Jeszcze zaraz idę się przywitać, idę zobaczyć, co się tutaj dzieje, ilu jest wspaniałych wystawców. Pogoda jest piękna. Jestem niewyspana, ale nie mogę się doczekać tych wszystkich spotkań z wami. I mam na sobie różowy sweterek od Kiki. Absolutnie bez energii, ale mam nadzieję, że to jest moment i niedługo wrócę do was z podsumowaniem tych targów. Jest godzina 18, ja jeszcze wracam z targu. No, mam tę świadomość, że albo teraz nagram na świeżo bardzo kilka słów do was, albo już te emocje opadną, coś przetrawię i pewno za kilka dni powiedziałabym to jakoś inaczej. A chcę trochę na takiej fali tych emocji i tych wzruszeń, które zafundowaliście mi i które dzisiaj dzięki wam przeżyłam. No, chcę wam za to wzruszenie i za tą dobroć, którą od was dzisiaj złapałam, chcę wam podziękować. Te emocje, które mam teraz i które ja się czuję trochę, jakbym była postawiona obok siebie, bo jestem absolutnie... Jakby nawet nie mam siły, żeby się wzruszyć teraz, bo czuję się tak zmęczona fizycznie po prostu i też psychicznie, bo i te dwa tygodnie takie przed targami, które były bardzo intensywne i sam dzień targów, który dzięki wam był dniem, którego pamięć i którego po prostu wrażenia i te wzruszenia zostaną ze mną chyba na zawsze już, bo to było coś, czego jeszcze nie przeżyłam i właśnie za to wam chcę szalenie podziękować.
Dzisiaj jest zdecydowanie bardzo duży bałagan w kadrze, ale tutaj śpi jeden kot, tu, za mną. Tam śpi drugi kot i tego drugiego staram się nie ruszać, więc jak już tutaj usiadłam, to spróbuję nagrać cały ten odcinek jakby za jednym razem, bo tamten jest tak irytująco upierdliwy, brakowało mi słowa, ale słowo upierdliwy jest na miejscu, bo cały czas chcę wychodzić na pole, a że ja mu w tym wychodzeniu na pole towarzyszę, to mam bardzo taki rozstrzelony dzień. Nie planowałam dzisiaj nagrywać tego odcinka, chciałam to zrobić jutro. Jutro jest 3 maja, więc myślałam, że będę miała chwilę spokoju i właśnie w spokoju nagram jutrzejszy odcinek. Ale wydaje mi się, że moje kichanie, które przechodzi teraz w katar, nie zwiastuje niczego dobrego. Zwłaszcza, że cała część rodziny też się, duża część rodziny, nie cała, duża część rodziny też się zmaga z różnymi takimi niespecjalnie fajnymi rzeczami, więc myślę, że też mnie coś może właśnie teraz rozkładać. Tak się przynajmniej czuję, a nie chcę już odkładać nagrania filmu, w którym chcę Wam powiedzieć o tym, jak było na targach, więc dzisiejszy film będzie o tym, jak mi było na targach i to będą głównie podziękowania dla wszystkich Was. Jeśli trafiliście tutaj przez przypadek, to cześć, jestem Judyta i w dzisiejszym filmie będę opowiadała o tym, jak mi było jako wystawcy na targach Włóczki, na takich pierwszych targach, które odbyły się w Krakowie i za które jestem niesamowicie wdzięczna, bo to, ile dostałam energii i to, jak bardzo mnie ta energia niosła i dalej niesie, to no, nie wiem, jak Wam mam dziękować, ale może od początku. Jeśli oglądaliście poprzednie filmy, to wiecie, że ja się bardzo tymi targami stresowałam i bardzo się denerwowałam całym tym wszystkim po prostu. Jak to będzie wyglądało, czy tam rzeczywiście nie będę sama. I ja teraz miałam bardzo dużo obaw dotyczących targów, głównie ze względu na to, że ja w ogóle nie zakładałam, że w najbliższym czasie będę miała z czym na te targi w ogóle wyjść. A mówię tutaj o torbach, które są torbami dla dziewiarek. To jest to torba w mniejszej wielkości. Tu jest w ogóle swój projekt, dlatego to jest bardzo chaotyczne, ale to jest torba, która jest tak zaciągana na takie sznureczki, żeby tutaj się tworzyła ładna kokardka falbana, która trochę przypomina, w całości to przypomina cukierka. To była moja wizja. I w środku tej torby są kieszonki, takie odpowiednie na druty, na szydełko, na, nie wiem, co tam jeszcze nosicie, ale na nożyczki. Wszystko tu można wrzucić. I jest też możliwość dopięcia markerów do takiego kółeczka. I to są ręcznie szyte bawełniane torby. Ja o tych torbach jeszcze pewno powiem w najbliższym czasie, ale tutaj w środku jest pierwsza tkanina, która jest przepikowana i ona jest pikowana razem z takim usztywnieniem, z takim wypełnieniem i dopiero do środka szyta jest ta podszewka bawełniana. To jest wszystko bawełna, chyba nie mam innej tkaniny. No, więc to są moje torby i z tymi torbami byłam w tym roku po raz pierwszy na targach dzięki Ani, czyli Knitting Nurse, która mnie przekonała do tego, żebym na tych targach była. Ania do mnie napisała i moja pierwsza odpowiedź brzmiała, że nie, bo nie dam rady i czasowo, i też różne inne zobowiązania powodowały, że ja takie późne popołudnie albo wieczór w tym dniu już miałam zaplanowany, następny dzień miałam zaplanowany, więc nie chciałam się pakować w coś, w co bałam się, że nie będę się mogła tak w całości poświęcić, więc głównie dlatego bardzo się też tego stresowałam, że po prostu nie będę miała za dużo rzeczy, z którymi się Wam będę mogła tam na tych targach pokazać i nie będę miała tych toreb, które moglibyście dotknąć, sprawdzić, jak one wyglądają, sprawdzić, czy Wam pasują te środki, czy te tkaniny do Was przemawiają. Miałam bardzo dużo obaw, łącznie z tym, że w tym tygodniu przed samymi targami śniło mi się, że pojechałam na targi bez toreb, albo że zaspaliśmy na te targi. Dużo różnych rzeczy, które na szczęście się nie spełniły. I wśród tych wszystkich obaw, które były takimi bardziej realnymi, mniej realnymi, albo takimi bardzo takimi, które się mogły sprawdzić, były też obawy o to, że ja Was po prostu
rozczaruje i te torby was rozczarują i ja sama was rozczaruję, że nie wiem, że tutaj w internecie wydaje wam się kimś zupełnie innym, a na żywo jestem kimś takim, z kim nie będziecie chcieli spędzić ani chwili. Jakby różne takie rzeczy i różne obawy, które miałam w głowie, miałam i rzeczywiście ten czas, takie te 2 tygodnie przed targami, był dla mnie bardzo intensywny, też nie tylko jeśli chodzi o szycie, ale też i o pozostałą moją pracę i w ogóle różne inne rzeczy, niekoniecznie też dobre, ale w całości po prostu spowodowało to wszystko to, że ja się bardzo denerwowałam przed tymi targami i na plus, to jest w ogóle, polecam do zrobienia, ćwiczenie, które zakłada, że przerabiacie w głowie wszystkie najgorsze scenariusze, które się mogą podziać, albo przynajmniej te, które gdzieś się wam tam przypominają, więc jak rzeczywiście sobie trochę powiedziałam głośno o tych rzeczach, które się mogą najgorsze dla mnie zdarzyć, czyli że nikt nie przyjdzie, że nikomu się te torby nie będą podobały, że nie wiem, no wszystkie takie rzeczy, które miałam w głowie, jak rzeczywiście wypowiedziałam na głos i powiedziałam sobie, no i co wtedy? Po prostu wrócę do domu, wrócimy do domu, popłaczę i tyle. I będę robiła dalej różne swoje rzeczy. Może popłaczę tutaj, nagrywając ten odcinek, a może nie. Może się wam nie przyznam, że było aż tak źle, chociaż pewno bym się przyznała. Więc to spowodowało, że rzeczywiście na 2-3 dni przed targami też jeszcze inne rzeczy spowodowały tyle, że no trochę odpuściłam takiego stresu i takiego zdenerwowania. I wydawało mi się, że jest wszystko fajnie. Zresztą miałam też piękną rozmowę z Violą, o której za chwilę będzie trochę więcej, która robi, ręcznie farbuje włóczki. Za chwilę o tych włóczkach od Violi też wam coś opowiem. Ale no, miałam bardzo, bardzo byłam pozytywnie też do tych targów nastawiona. I wstałam rano w sobotę i czułam się fatalnie fizycznie. Ale tak naprawdę wszystko mnie bolało. Na szczęście pomogła mi tabletka. Ale i tak mój taki fizyczny, takie fizyczne możliwości były bardzo złe. Nie będę tutaj już, wiecie, wchodziła w jakieś szczegóły, ale po prostu, no tak, i to był bardzo trudny dzień. Mam nadzieję, że tego po mnie tak bardzo nie było widać, bo tabletka trochę działała, a też emocje i to wszystko, co mi daliście, to mnie tak niosło i po prostu, no ja teraz jak myślę, jak sobie przypominam to, co było kilka dni temu, to ja mam ciągle taki uśmiech w sobie i taki po prostu, zaraz przejdę do tego, jak mi było cudownie na targach. Ale najpierw, w pierwszej kolejności chcę podziękować Ani, czyli Nie Dziękarz, która rzeczywiście mnie przekonała do tych targów. I w ogóle chciałam podziękować też za organizację targu, bo to były moje pierwsze. To było moje takie pierwsze wydarzenie, na którym byłam, na którym spotkałam się tylko z samymi dobrymi rzeczami i z dobrymi emocjami i z niesamowicie pozytywnym nastawieniem wszystkich osób, które przechodziły, które tam były. Trochę mam takie wrażenie, że jak się człowiek otacza puchatymi włóczkami, to musi być takim, mieć też w sobie trochę pozytywności i takiej radości i być takim kimś fajnym. To jest osobiste moje poczucie. Ale no ja spotkałam tylko i wyłącznie niesamowicie pozytywny odbiór i zaczęło się od pierwszych paru po prostu sekund na hali, kiedy weszliśmy i od razu uściskałam Lusię, która miała takie stanowisko, że jak wystawcy wchodzili od boku ze swoimi rzeczami, to rzeczywiście Lusia była pierwszą osobą, którą widziałam, z którą się przywitałam, bo to było też nasze pierwsze spotkanie i to było przemiłe i zaraz wam pokażę, z czym od Lusi też wróciłam. Więc to było pierwsze moje spotkanie, a kilka chwil później dosłownie zanieśliśmy te rzeczy na to stanowisko, które mieliśmy przygotowane i poszłam do toalety i wracałam z tej toalety i zobaczyłam Anię, czyli The Knitting Nurse. I powiem wam, że obie śmiałyśmy się, że żadna z nas tego nie nagrała, ale wiecie, no to nie był nasz priorytet. W ogóle ja miałam obie, Ania ze względów takich organizacyjnych, miała miliard pewno rzeczy na głowie, ja miałam miliard rzeczy, o których myślałam, więc to nasze spotkanie to było
trochę takie filmowe, bo my aż biegłyśmy chyba te ostatnie kilka metrów do siebie, bo zobaczyłyśmy się tam jak rzeczywiście na trasie po prostu. Ja zobaczyłam, ona mnie zobaczyła. Trudno mnie było przeoczyć też wśród po prostu na pustym parkiecie, na tej pustej hali, w sensie bez ludzi jeszcze, bo ja miałam ten różowy sweter, więc on był dosyć mocno taki zauważalny, jeśli chodzi o jego kolor. I oczywiście żartuję, bo po prostu się poznałyśmy z Anią, my wcześniej się nigdy nie widziałyśmy i chyba też nie rozmawiałyśmy przez telefon, tylko wszystko przez Instagrama i przez inne wiadomości. Więc jak się zobaczyłyśmy, to po prostu padłyśmy sobie w ramiona, bo to było tak niesamowicie miłe, to, że się tam zobaczyłyśmy, że wiecie, że coś, co jest tutaj taką... Ja sobie nagrywam filmy, siedzę w domu z dwójką moich kotów, i po prostu nagrywam filmy, ja nie robię to samo i gdzieś nas to zaprowadziło do takiego fizycznego, realnego spotkania i to było po prostu przemiłe. Każda z nas sobie dotykała sweter od jednej, w sensie ja dotykałam swetra od Ani, tej takiej, no, swetra, Ania dotykała mojego i po prostu to było wszystko tak, tak radosne i tak miłe spotkanie, naprawdę. No, ja jestem niesamowicie za to spotkanie wdzięczna. Ja mam na kartce napisane imiona dziewczyn, o których na pewno chcę Wam tutaj powiedzieć, kogo spotkałam. Chcę też o kilku dziewczynach, które też były na targach i mnie odwiedziły, ale te osoby wymienię z imienia i nazwiska, ale też chciałam podziękować od razu, żeby mi to nigdzie nie umknęło. Wszystkim Wam, którzy po pierwsze trzymali za mnie kciuki, dobrze mi życzyli w tym takim momencie właśnie przed targami, wysyłały mi dobre wiadomości, wysyłając mi energię, jakieś słowa powodzenia, słowa takie, które podnosiły mnie bardzo na duchu. Niesamowicie Wam za to dziękuję, to było po prostu cudowne. I oczywiście najmocniej dziękuję wszystkim, którzy mnie na tych targach odwiedzili. To, że przyszliście, i to, że po prostu tam byliście, to ja nie wiem, czy za każdym razem powiedziałam Wam dziękuję. W myślach to na pewno zrobiłam, ale ta świadomość, że wśród po prostu tych wszystkich wystawców przyszliście i pamiętaliście o mnie i przyszliście mnie uściskać albo przyszliście się do mnie uśmiechnąć, bo ja wiem, że wiecie, ja jestem z tych, którzy się lubią ściskać. Ja nie mam problemu z przytuleniem ludzi, z którymi widzę się pierwszy raz, ale wiem, że nie wszyscy tak macie i wiem, że na pewno ja widziałam takie nieśmiałe uśmiechy i to były takie uśmiechy, które ja je odbierałam jako to, że wy mnie znacie, w sensie znacie mnie tutaj z kanału, bo już mnie właśnie oglądaliście, widzieliście mnie teraz na żywo. Ja was nie znam, ale mimo wszystko, jakkolwiek to teraz wydaje mi się dziwnie zabrzmi, ja czułam, że ja tam nie jestem wśród osób, których nie znam. Ja się czułam, jakbyście mnie znali. I po prostu możliwe, że to... Możliwe. To jest spowodowane na pewno tym, że wy podeszliście do mnie z tak ogromną... z tak ogromnym ciepłem. Z tak dobrą energią, że po prostu... No... Muszę wam teraz opowiedzieć o samym początku targów. Czyli kiedy my byliśmy już rozłożeni, kiedy wydawało mi się, że będę miała teraz chwilę czasu, żeby sobie przejść i zobaczyć innych wystawców. Z innych wystawców zdążyłam dobić tylko do Violi, czyli z firmy Ulala. I chciałam z dziewczynami z firmy Kokonki wyjść i właśnie zobaczyć, co mają, co przywieźli, podotykać różnych od nich włóczek, bo do tej pory miałam tylko jedną, z której powstał piękny szal, ale nie o tym dzisiaj, o tym, że jak wyszłyśmy trochę właśnie z tego mojego takiego zagięcia, to ja w ogóle zapytałam, która jest godzina i wszystkie spojrzałyśmy na zegarek i była punktualnie godzina 10 i z tego miejsca, w którym stałyśmy, ja zobaczyłam, jak bo zostały otwarte te drzwi do wejścia na halę. Ja widziałam, jak takim, tam chyba było takie zejście, nie wiem, czy to były schody, czy to był jakiś taki podjazd, ale widziałam, jak ludzie, jak wy schodziliście takimi zakrętasami po prostu i widziałam was chyba dwa te zakrętasy, bo tutaj pokazałam, jakby tam były jakieś serpentyny, ale widziałam, jak ruszyliście po prostu i widziałam ludzi, którzy wchodzą na salę i to był taki pierwszy magiczny moment, który po prostu był
Wiecie, to, że ja tu jestem i ja jestem w jakiś sposób częścią tego, więc oglądanie go od środka to było naprawdę to było mega przyjemne. No i tak stoimy i patrzymy, ja chyba nawet wyciągnęłam telefon, bo chciałam coś nagrać. I wydawało mi się, że po prostu ludzie są jeszcze tak bardzo gdzieś daleko tam ode mnie. I skończyłam nagrywać, chowam ten film, bo myślałam, że jeszcze zdążę podejść do właśnie do dziewczyn, ale zobaczyłam pierwszą panią, która idzie tak bardzo energicznie w moją stronę i jak mnie tylko zobaczyła, to była taka odległość, już wiecie, że można było spokojnie poznać twarze ludzi i już rzeczywiście ta pani była blisko, wyciągnęła palec w moją stronę i powiedziała: Justynko, ja do ciebie idę. Moje imię Judyta, ale wiem, że zdarza się komuś pomylić mnie z Justyną. Zresztą absolutnie byłam pewna, że tu chodzi o mnie. I ja z tego miejsca bardzo chcę pozdrowić panią. Mamy taki podział w domu, że ja uważam, że to była pani Jadzia, ale mogła to być pani Jagoda. Czy Jadzia i Jagoda to nie są te same osoby, ale przepraszam, mam nadzieję, że się odezwiesz w komentarzu i już cię nigdy więcej nie pomylę. Ja uważam, że byłaś Jadzią, ale mogłaś być Jagodą. A jeśli miałaś jeszcze zupełnie inne imię, to bardzo cię przepraszam. W ogóle, jeśli pomyliłam od kogokolwiek tutaj imiona, to też was przepraszam. No więc z tą pierwszą panią podeszłyśmy sobie z panią Jadzią. Z panią Jadzią podeszłyśmy sobie do stoiska. Pani Jadzia mnie uściskała, wyściskała i to było po prostu od tego momentu. Ja już w ogóle nie chcę kłamać, że nie czułam, że mnie już nic nie boli, bo jak byłyście na targach, to mogłyście zauważyć, że ja naprawdę nie wyglądałam najlepiej i też bardzo tak fizycznie nie czułam się dobrze, ale już mam nadzieję, że nikt tego jakoś specjalnie nie poczuł i tyle w zasadzie. No, w każdym razie to, co się potem działo, to ja w to nie wierzyłam. Ja miałam ochotę w jednym momencie tak sobie po prostu jakby wyjść z siebie, stanąć obok i patrzeć na to, co się dzieje. W sensie patrzeć na was, na wspaniałych ludzi, którzy przyszli dodać mi otuchy. Przyszli powiedzieć dobre słowo, przyszli mnie uściskać i to, co powiedziałam chwilę wcześniej, że ja naprawdę nie czułam się tak, jakbym was widziała pierwszy raz, chociaż nie znałam waszych twarzy. Chociaż widziałam was pierwszy raz, ale ja się czułam jak wśród najlepszych znajomych i no mam nadzieję, że wy się też dobrze czuliście. W ogóle na pewno dobrze się czuliście na targach, przynajmniej taką mam nadzieję, że całe doświadczenie targowe było dla was bardzo dobre albo wspaniałe. Dla mnie było niezwykłe i po prostu ja czuję, że się cały czas szczerze, że mam tutaj na paszczy, mam cały czas takiego banana. Mi było z wami przecudownie, ale przecudownie, po prostu niewiarygodnie dobrze. Wiecie, że był ze mną na targach Dominik i gdyby nie on, to ja tam niczego nie ogarnę. Z nikim nie pogadam. W ogóle też was przepraszam, że te rozmowy były tak bardzo urywane, że po prostu były momenty, w których wiem, że chciałabym z wami dłużej porozmawiać, ale z jakiegoś powodu. Z powodu tego, że tutaj ciągle przy stoisku byli ludzie, którzy oglądali, którym też chciałam poświęcić czas. No nie miałam tej możliwości, żeby tak rzeczywiście, nie wiem, wziąć was na tą ławeczkę na bok, na to krzesełko i tam sobie pogadać, więc wszystkim tym, które przyszły drugi raz, bo obeszły sobie i wróciły do mnie, bardzo dziękuję za wszystkie rozmowy, wam niesamowicie dziękuję. No to było po prostu te wasze uściski, to dobre słowo i te uśmiechy od was. Po prostu to, no co ja wam mam powiedzieć, to jest, ja do tej pory czuję po prostu, że to jest tak niesamowite. To jest, ja trochę nie wierzę, że to się działo, że to się dzieje, że to było, że ja byłam częścią tak fajnego doświadczenia, takiego niesamowitego dla mnie i niesamowicie wam za to dziękuję. Jako że nie chcę, żeby to był vlog, w którym tylko i wyłącznie wam mówię to słowo dziękuję, a mógłby taki być, bo tak to czuję i mam nadzieję, że czujecie, jak bardzo to jest szczere, jak bardzo to jest prawdziwe i jak bardzo to wypływa ode mnie po prostu. I no, dziękuję najmocniej na świecie za to, że byliście, za to, że okazaliście mi wsparcie, za to, że mnie wsparliście w każdy możliwy sposób, w jaki potrafiliście.
uściski i dobre słowo, to było po prostu niesamowicie fajne, a dziewczynom, które i wróciły z moimi torbami i kosmetyczkami, tymi saszetkami, tymi czy opakowaniami na czytniki, smyczami czy markerami, no słuchajcie, wam tak dziękuję, że po prostu ogromnie wam dziękuję. I tak samo dziękuję dziewczynom, które przyszły mi pokazać swoje torby, z którymi już jakiś czas chodzą. To było cudowne, więc mam nadzieję, że te, których właścicielkami stałyście się teraz podczas tych targów, że one też wam będą sprawiały wszystkim tyle samo radości i po prostu was będą cieszyły, plus też będą się dobrze sprawowały, zachowywały i będziecie z nich po prostu bardzo zadowoleni z wszystkich tych rzeczy, które udało się wam na tym moim stoisku znaleźć i zabrać ze sobą do domów. Teraz sięgam po moją kartkę, żeby nikogo nie pominąć. A też, żebyście mogli sobie po prostu odszukać, bo myślę, że już widziałam, że na pewno Ania nagrała odcinek, na pewno Teti nagrała odcinek o targach. Tam widać więcej, widać w ogóle innych wystawców, możecie zobaczyć trochę włóczek i też możecie zobaczyć, z czym dziewczyny wróciły z targów, bo dla mnie to jest zawsze super zobaczyć, co przegapiłam, czego ja nie widziałam, a ja nie widziałam praktycznie nic, byłam na trzech albo na czterech stoiskach i to wszystko było w takim biegu, bo ja też byłam tak oszołomiona wszystkim, że po prostu nigdzie nie doszłam, ale też się nie nastawiałam na to, że wiecie, że ja będę miała czas i też jeszcze muszę wrócić do jednej rzeczy. Ja mam tylko i wyłącznie pozytywne doświadczenie, jeśli chodzi o te targi. Dla mnie to tam było cudownie, atmosfera była niesamowicie miła. I mogę jedynie was też przeprosić, bo nie zwróciłam na to uwagi wcześniej. W tym całym takim moim roztrzepaniu przedtargowym nie zwróciłam uwagi na to, że chyba rzeczywiście ja sama nigdzie wam nie powiedziałam, że na targach jestem tylko do godziny 15, a jeśli to zrobiłam, to zrobiłam to w jakimś ostatnim filmie. Nie szukałam tego, ale wydaje mi się, że mogłam tego nigdzie nie powiedzieć. Na pewno taką informację otrzymali organizatorzy, czyli Ania i Włóczykijki, ale nie jestem pewna. Ania na pewno u siebie na vlogu, w jednym z vlogów, w którym mówiła o mnie, na pewno powiedziała, że jestem krócej, właśnie do tej godziny 15, ale czy taka informacja była gdzieś indziej do znalezienia? Możliwe, że nie i za to was bardzo przepraszam, bo jeśli ktoś przyszedł później i mnie nie znalazł, to mam nadzieję, że no nie czujecie się jakoś bardzo rozczarowani. Po prostu ja miałam te inne zobowiązania, a najmocniej przepraszam, że tej informacji nigdzie nie było. No myślę, że też na jakikolwiek inne targi, jeśli gdziekolwiek w innym miejscu będę, to też będę miała taką nauczkę. No, będę o pewnych rzeczach pamiętała, o czymś, co teraz mogło nie wyjść z mojej strony, więc za takie jakieś niedociągnięcia, niedoskonałości albo jakieś trudności, które mieliście, to ja was z tej mojej strony bardzo przepraszam. Ale jeśli chodzi o same targi, to właśnie to, co kto przywiózł, to dla mnie jest taki główny punkt, żeby te vlogi oglądać. Bo ja po prostu bardzo lubię patrzeć na to, co dziewczyny znalazły na tych targach, albo po co na te targi jechały. To samo różne nowości, różne rzeczy, które tam, z którymi wróciły, to jest bardzo, bardzo lubię patrzeć na takie odcinki, więc na pewno, jeśli jeszcze dziewczyny takie odcinki będą wypuszczały, to ja je będę oglądała. Odsyłam was do tych kilku dziewczyn, które ja spotkałam i myślę, że one też takie odcinki nagrają albo gdzieś będą wspominały w swoich odcinkach. Na pewno taki odcinek ma Ania, czyli Knitting Nurse, na pewno taki odcinek ma Teti, którą też spotkałam i którą też uściskałam. Ja w ogóle uściskałam wszystkich po prostu i Teti miała na sobie przepiękny top, przepiękny po prostu, ja go nie macałam. Jakoś specjalnie, bo akurat jak była Teti na stoisku, to też przyszły od razu inne osoby, więc nie miałyśmy za dużo czasu porozmawiać i też jej nawet nie zdążyłam powiedzieć, chociaż ja wtedy jeszcze chyba nie piłam kawy, bo kawę od męża, od Teti piłam dużo później, ale to w zasadzie był mój jedyny posiłek, jeśli chodzi o targi, bo potem przed samym wyjściem zjadłam trochę frytek. Tak, i piłam trochę wody, więc jakby tak, z tej strony to ta kawa była przepyszna, bo piłam ją już drugi raz w moim życiu i bardzo mi ta kawa smakowała.
To tyle mogę powiedzieć. A samo spotkanie z Teti i z Patrycją i z Maruszkiem w wózku, no po prostu też było takie, wiecie, ja Teti oglądam, nie? Ja oglądam Teti na YouTubie i ona nagle była i przyszła i wiecie, jak mam na imię i to też było niezwykle miłe. Chociaż my już, wiecie, ja wiem, że Teti wie, kim jestem, ale no takie bycie tam na żywo i zobaczenie tego na żywo i spotkanie z kimś na żywo, to jest super, super miłe. Więc wiecie już, że była Lucia, wiecie, że była Ania, która to organizowała, że była Teti. Ja z dziewczyn, które spotkałam i to spotkanie było też dla mnie cudowne po prostu. To przyszło mnie uściskać Magda, czyli nocna dziewiarka, ze swoją burzą cudownych loków i też z dobrą energią, z takim pozytywnym nastawieniem. To było wspaniałe po prostu i bardzo miłe i w ogóle Magdę, potem jeszcze Magdę i Monikę z Nieta Story, która też przyszła, też mnie odwiedziła i też ją uściskałam, to też było cudowne. Spotkałam potem jeszcze przechodząc i ja muszę je z tego miejsca przeprosić, bo ja wtedy miałam w głowie znaleźć Anię, pożegnać jej i iść, a Ani nie mogłam znaleźć, więc ja byłam w ogóle w takim, wiecie, biegu, że pamiętam, miałam w głowie tylko tyle, żeby znaleźć Ani, żeby się z nią pożegnać, bo zaraz będę musiała uciekać, więc moja rozmowa z nimi była niesamowicie chaotyczna i mam nadzieję, że mi za to dziewczyny wybaczyły. Wybaczą. Mam nadzieję, że mi to wybaczą. Osobę, którą usłyszałam i poznałam jej głos, zanim ją zobaczyłam, to było też cudownie miłe spotkanie, bo ta dziewczyna zrobiła dla mnie bardzo dużo, chociaż ona mówi, że tylko pokazała moją torbę, ale mi było wtedy bardzo miło, bo mówię teraz o Dagnie Zielińskiej, która w ogóle przez całą ekipą z Wrocławia, którą też najserdeczniej pozdrawiam, bo to było przemiłe, że dziewczyny do mnie dotarły, że też dotykały, oglądały te torby, że z nimi wróciły. Samo spotkanie było cudowne, no i w ogóle poznanie Dagny też było takie, wiecie, przemiłe, przefajne. Ona też powiedziała do mnie kilka takich bardzo miłych słów i to było wspaniałe. Dagnę uraczyłam, poczęstowałam, jakkolwiek to zabrzmi, taką specjalną torbą, bo w tym pikowaniu tego czarnego materiału nie mam i myślę, że w tej małej formie tego nie będę robiła. Przynajmniej dopóki nie mam tej torby jeszcze więcej. Wstawię Wam zdjęcie, o którą torbę mi chodzi, bo te duże są w tym pikowaniu, ale małej takiej torby nie mam, a chciałam też specjalnie Dagnie podziękować, a że wcześniej dała znać, że po prostu będzie na tych targach, no to sobie pomyślałam, że to będzie fajny moment, że mogę jej tę torbę przekazać i torbę, którą podarowałam Dagnie, to jest bliźniacza tkanina do torby, którą Dagna dawno temu ode mnie kupiła i ciągle czekam na, zerkam w tamtą stronę, bo tam mam te kilka toreb, które ze mną wróciły, one sobie tutaj na mnie zerkają, ja na nie zerkam, no torby nie zerkają, torby leżą i chodzi mi o to, że czekam ciągle na uzupełnienie tej tkaniny i rozmawiałam niedawno z dystrybutorem w Polsce, który no gdzieś tam mówi, że może, że oni by chcieli, żeby ją sprowadzić, ale kiedy ta tkanina będzie, niestety nie są w stanie mi udzielić odpowiedzi na to pytanie, więc więc ciągle sobie czekam, a mam nadzieję, że ta torba po prostu też tak mnie ucieszy i sprawi jej radość i gdzieś tam coś sobie znajdzie, żeby do niej wrzucić, bo ja uważam, że takich toreb projektowych, worków, saszetek, torebek, nigdy za dużo. Jak tak sobie stałam na tym moim stoisku, to z tego miejsca najmocniej na świecie chcę przeprosić Martę, której się rzuciłam na szyję, jakbyśmy się znały od lat po prostu. I wydaje mi się, że trochę Martę wystraszyłam, ja sama się wystraszyłam. I trochę nie wiem, czy ja, był taki moment, w którym ja trochę Martę pomyliłam, bo Marta mi się bardzo kojarzy z dziewczyną z mojej, którą znałam na studiach, która jest wspaniała, cudowna, ale której bardzo dawno nie widziałam. I jakby przelałam to, że znam kogoś, kto trochę jest podobny do Marty, wśród tych wszystkich twarzy, które tam widziałam, po prostu jak zobaczyłam Martę, to naprawdę zrobiłam coś w stylu Marta i się rzuciłam na nią. Więc ja wiedziałam, że się witam z Martą, żeby to źle nie zabrzmiało.
ale jakby nigdy z Martą nie rozmawiałyśmy. Oglądam jej vlogi, więc miałam takie, wiecie, że przecież ja ją znam, że przecież ja ją lubię tak bardzo, więc okazałam jej to w bardzo wylewny sposób. Marta, mówię o Marcie, która prowadzi vloga tutaj na YouTubie Hadanki, której też dziękuję bardzo za odwiedziny. Marta, najmocniej cię przepraszam, mam nadzieję, że cię jakoś mega nie wystraszyłam. Miałaś przepiękny sweter i to było Plumetti, jak dobrze pamiętam. Marta miała na sobie sweter, który pokazywała na jednym z początkowych odcinków swoich vlogów, które pokazywała. I też było cudownie zobaczyć ten sweter na niej, przepięknie wyglądał. Ja pamiętam, że jak oglądałam, co Marta robiła, to sobie pomyślałam, to zresztą często mam takie myśli, że mi się te rzeczy, które robicie, inne dziewiarki, w ogóle inne wzory podobają szalenie, ale mam takie, no i ciekawe, do czego to założysz, bo ciekawe, jak w czymś takim się chodzi. I Marta w tym wyglądała po prostu pięknie, więc to też było super ją zobaczyć. No i jeszcze raz przepraszam za moją wylewność. A jeśli nie widzieliście mnie na żywo, bo podejrzewam, że kilka osób jednak, które mnie odwiedziły, tego vloga zobaczy, więc wiecie, że tam było dużo ekspresji mojej, dużo energii. Ja usłyszałam właśnie od Dominika, że ja na żywo, tak w ogóle w domu, to ja mam więcej w sobie takiej energii właśnie, jaką miałam na targach, niż to, jak tutaj nagrywam filmy. Więc jak nagrywam filmy, to jestem trochę bardziej taka spokojna, trochę spokojniej mówię o tych włóczkach. Być może, tak myślę, że włóczki mnie po prostu wyciszają. Chociaż ja wcale siebie nie... Nigdy sobie nie myślałam, że jestem jakimś takim, wiecie, nie wulkanem energii, ale że mam w sobie tyle energii, że tak wśród ludzi jestem taka energiczna, bo raczej nie. Chyba, że jestem w pracy, to wtedy jestem bardzo energiczna, bo mi po prostu zależy na zdjęciach, które są uśmiechnięte, więc też w jakiś sposób wpływam trochę na te relacje, ale nie o tym dalej. Teraz Wam opowiem o... Bo te dziewczyny, które wymieniłam, macie możliwość je znać, macie możliwość je tutaj zobaczyć, a teraz moje specjalne podziękowania polecą do kilku osób, które... z którymi mogłam trochę dłużej porozmawiać i którym jestem bardzo wdzięczna za te odwiedziny. W pierwszej kolejności to jest Kasia i Agata. Dziewczyny, byłyście jednymi z pierwszych dziewczyn, które do mnie przyszły i z którymi się znamy, z Kasią się znamy osobiście, a Agatę miałam możliwość teraz poznać i bardzo Wam dziękuję za Wasze rozmowy, za te przytulasy. Po prostu bardzo dużo dla mnie znaczycie i bardzo miło mi tam było, że do mnie przyszłyście. O tym, że mnie Kasia odwiedzi, wiedziałam. Agata zrobiła mi niespodziankę i Agata, miałaś przepiękny różowy sweter i ja jestem oczarowana nim i mam ciągle w głowie takie, że sobie kiedyś taki zrobię, ale moja lista kiedyś sobie zrobię jest bardzo długa, więc możliwe, że twój sweter nie będzie w pierwszej kolejności. A sweter, który miała Kasia na sobie, pomarańczowy, fotografowałam na jej sesji narzeczeńskiej i to też było wspaniałe doświadczenie. A oprócz tych dwóch dziewczyn odwiedziła mnie i teraz mam kartkę, żeby was nie pomylić. I ja nie pamiętam waszych wszystkich imion, ale to są dziewczyny, które imiona zapamiętałam albo które imiona mi dziewczyny przypomniały, pisząc do mnie komentarze na Instagramie, przepraszam. Ale to były dziewczyny, których na przykład macałam swetry. Tak jak dotykałam, macałam swetry, to też tak brzmi. Macałam sweter od Justyny, która miała sweter zrobiony z włóczki pergent. Bardzo Ci dziękuję, że się odezwałaś, Justynko. Piękny sweter od Petit Knit, któryś, nie wiem, czy to był Moby, czy któryś z tych takich strukturalnych. Cudownie. Możliwość dotykania tych swetrów, możliwość zobaczenia, z jakich wy włóczek korzystacie, co wy macie na sobie, bo bardzo dużo dziewczyn przyszło w swetrach właśnie ręcznie robionych i było więcej dziewczyn, których swetry skomentowałam i którym naprawdę, albo chciałam skomentować, a nie zdążyłam, bo już was nie było, bo nie zdążyłam po prostu wam tego powiedzieć. Cudownie było patrzeć na ludzi, którzy mają na sobie swetry, które sami zrobili. To było, to doświadczenie jest tak niesamowicie przyjemne i tak fajne, że absolutnie wiem, że chcę więcej. Więc dotykam swetra od Justyny. Dotykałam swetra od Oli. Od Oli zielonego sweterka. Nie będę Wam o nim dużo mówić, bo mam zamówioną włóczkę. Ola, to jest dokładnie ta sama włóczka, więc w 100% po prostu zgapiłam od Ciebie tą zieleń i jeszcze nie jestem pewna, czy będę robiła ten sam projekt. Wydaje mi się, że tak.
Chociaż on w kolorze żółtym by mi się też bardzo podobał, ale o tym swetrze, jak przyjdzie mi ta włóczka, to o Oli, o jej pięknym swetrze i o tym, co planuję z niego zrobić, Wam opowiem w innym vlogu. I dotykałam też swetra, który po prostu aż mnie, o matko, był straszny w dotyku. W sensie chodzi mi o szorstkość, że ja bym nie dała rady w nim chodzić. I to był sweter od Ewy albo Eli. Made by Eya. Przepraszam, ale ja po prostu, ja w tym chaosie, ja nie jestem pewna imienia Twojego, więc przepraszam Cię bardzo, ale Made by Eya to jest dziewczyna, którą znajdziecie na Instagramie, nie wiem, czy jest gdzieś indziej, ale mogłam na żywo też dotknąć jej etui na druty, które są robione z, nie pamiętam nazwy tej tkaniny, ale jak w jeansach są metki, takie te twarde z tyłu, to z takiej tkaniny są robione te, jest robione te etui. Wspaniałe etui. Ja wolę tkaniny, wolę materiał, ale gdybym miała wybrać sobie etui, które jest takie właśnie, nie wiem, do wrzucenia do torby, gdybym bardzo dużo podróżowała i mogła dziergać w czasie podróży, a nie jeździła, nie prowadziła wtedy samochodu, to etui było, bardzo bym mocno brała je pod uwagę, bo było, jest cienkie, lekkie, zresztą w ogóle sprawdźcie, ja Wam wszystkie te osoby podlinkuję. I miała na sobie sweter robiony, jak dobrze pamiętam, z włóczki Tatraul, albo się kiedyś nazywali Tatraul, a teraz jest Wulniej. Wolniej, Wulniej. Nie jestem pewna, na pewno byli wystawcami. I to była tak szorstka włóczka, tak szorstki sweter, że ja po prostu po samej tej możliwości, kiedy ją ściskałam, i ja nie mogłam się, ja nie chciałam się dotykać drugi raz tej włóczki. Dla mnie to było tak nieprzyjemne, tak szorstkie, takie po prostu straszne. I dotykam tej włóczki, jak szłam się pożegnać z Anią. To jedna z organizatorek. W ogóle dziewczyny, ja Was też najcieplej pozdrawiam. Małgosia u mnie była. Nie pamiętam imion od innych dziewczyn. Bardzo Was przepraszam, ale wszystkie, które u mnie byłyście, bardzo Wam dziękuję za odwiedziny i za to w ogóle, za Waszą pracę. Więc z jedną z dziewczyn szłam odszukać Anię i przechodziłam właśnie wtedy koło włóczek tej firmy i samo dotknięcie. Pierwszy raz miałam takie doświadczenie, że ja czegoś dotknęłam i ja nie chciałam nawet ruszyć tej ręki, żeby przestać tego dotykać, bo szorstkość po prostu była tak dla mnie nie do przejścia, że zazdroszczę wszystkim, którzy potrafią w tak szorstkiej i w tak twardej tej włóczce chodzić po prostu. To musi być niesamowite uczucie. Ale ja jestem na razie bardzo daleko od tego, bo mnie to po prostu wycigryzło już na sam dotyk, więc w ogóle sobie nie wyobrażam, że można by było coś z tego zrobić. Dotykałam też od Gosi swetra. Gosia miała sweter zrobiony od Rebeki i to jest chyba Leeds Cardigan. Nie sprawdziłam sobie tej nazwy, ale podlinkuję w opisie. Kolorowy sweter od Gosi. Od Gosi w ogóle dostałam ciasteczka, którymi chciałam poczęstować innych ludzi, ale Gosia mi zabroniła, powiedziała, że są ciasteczka dla mnie i mam je sama zjeść, więc Gosia, one jeszcze siedzą, są schowane, więc najbliższe kilka dni na pewno znikną. Bardzo dziękuję za ciasteczka, to było przemiłe. Teraz jeszcze jedno ogłoszenie, bo jedna z Was po spotkaniu ze mną została kopciuszkiem, ale kopciuszkiem, który ma buty, ale nie ma jednego kolczyka, więc podczas uścisku prawdopodobnie to serduszko odpadło, więc odezwij się do mnie, bo mam zgubiony kolczyk. Kilka rzeczy, z którymi wróciłam z targów, jest ich bardzo mało. W zasadzie mieszczą się tutaj. Mieszczą się w saszetce od Lucy, z którą też sobie wróciłam do domu. Nie wiem, jak to się stało, że trzymałam w ręce saszetkę z myszką, a wróciłam z saszetką chyba z różami. Też jest piękna. W ogóle ja dopiero, jak dziewczyny przychodziły, no układ przyszedł, jak dziewczyny przychodziły i pokazywały, co mają, w sensie, jakie mają saszetki, to ja wtedy widziałam, że u Lucy była też saszetka z kotem, z myszką. No, nie widziałam jej wcześniej. Możliwe, że jej Lucia nie miała
tak wcześnie wystawionej, a możliwe, że ja po prostu ją przegapiłam. W każdym razie na pewno coś znajdę, bo to jest taka saszetka na zamek. A w ogóle jeszcze jeśli chodzi o zamki, tak w temacie zamków, to dziękuję wszystkim dziewczynom, których mogłam podotykać torby MUD. Bo no, ja wcześniej nie dotykałam toreb MUD, bo to też nie jest coś, na co ja choruję. One mi się szalenie podobają. Są bardzo ładne i w całości, w stylizacji, jak dziewczyny, ja byłam wami zachwycona. Natomiast no, to są skóry, torby skórzane. Ja niespecjalnie jestem fanką. Torby skórzane mi się bardzo podobają, ale sama dla siebie nie chciałabym kupić nowej torby, jeśli już coś używanego, ale to są, wiecie, jakieś tam moje rzeczy związane właśnie z tym, że jestem jednak wegetarianką, że staram się na pewne rzeczy zwracać uwagę. Ale torby są przepiękne i też właśnie naprawdę dziewczyny w całości, te dziewczyny, które były z tymi torbami, wyglądały obłędnie, szalenie mi się podobały. I też dziękuję właśnie, że mogłam dotknąć zamków. I powiem wam, że chyba dotykam 4 toreb MUD na targach. I opinie są bardzo podzielone, bo dziewczyny, które miały zamki, to 2 były niezadowolone, a 2 mówiły, że im w ogóle te zamki nie przeszkadzają, więc tyle, ile ludzi, tyle jest opinii. Ale mam nadzieję, że będziecie zadowolone i że będzie się wam z nich dobrze korzystało, a najważniejsze, znaczy to nie jest najważniejsze, ale wyglądałyście z tymi torbami pięknie po prostu. I 3 brązowe, 1 czarna. Taki był podział. Chyba. Tak. Witajcie w moim świecie. Dobra, więc to jest pierwsza, i to rzeczywiście była pierwsza rzecz, z którą wróciłam, którą miałam u siebie. Drugą rzeczą, po którą poszłam, to były druty firmy Hia Hia. A, Motkomania, teraz widzę skąd je kupiłam, ponieważ oni stali od razu obok kawy, obok Lucy, obok kawy był sklep, była Motkomania i ja pytałam, czy oni mają te druty i mieli te druty, więc kupiłam sobie druty w rozmiarze 3 mm i gdzieś je schowałam. I w trakcie trwania targów ja te druty chciałam wyciągnąć i chciałam je wrzucić do jednej z toreb, żeby wam pokazać, jak te druty się mieszczą właśnie w tych moich przegródkach, że one też wystają, bo jest taka mniejsza zawsze przegródka na te krótkie druty, bo to są bardzo krótkie druty. Zobaczcie, widzicie? Ta długość drutów, no to są o długości palca, trochę dłuższe niż palec. Ja te druty kupiłam jeszcze zanim się zaczęły targi i je schowałam. I w trakcie w ogóle trwania przeszukałam wszystkie rzeczy, jakie mieliśmy. Prawie wszystkie, bo nie przeszukałam tego. A ja sobie je tutaj po prostu wrzuciłam do środka, do torebki od Lucy i nie zwróciłam uwagi, że one tam były. I byłam przekonana, że ja je włożyłam do jakiejś torby i razem z tą torbą je po prostu komuś dałam. No. Dlatego w trakcie trwania jeszcze pobiegłam po druty i teraz wzięłam w rozmiarze 3,5 i 3, bo tych drutów nie mam, a stwierdziłam, że trójki mam dwie te same, dwie krótkie. W każdym razie stwierdziłam, że po prostu te trójki Hia Hia wykorzystam, bo je bardzo lubię. I właśnie tak się zachowuje mój kot cały dzień dzisiaj. Raz, drugi, idą się bić. Nie biją się. Na szczęście. Dobra, więc z tym też wróciłam, czyli z drutami, z których ja jestem niesamowicie zadowolona. Ja mogę dziergać tylko Hia Hia, bo mi się nimi bardzo dobrze dzierga. Obok Lucy, to jest bardzo ważne, że dziewczyny były obok Lucy, bo gdyby były w innym miejscu, to jest duża szansa, żebym ich nie zauważyła, albo bym do nich po prostu nie dotarła, a że były przy Lucy. I na moment udało mi się z Lucią, na krótki moment udało mi się z Lucią porozmawiać, to zobaczyłam, co dziewczyny tam właśnie wykładały. I wykładały guziki. I ja stwierdziłam, że ja muszę mieć te guziki. To jest fiber. Floral Fiber Fusion. Tak? Z kwiatami. Piękne są te guziki, po prostu. Ostatnią rzeczą, z którą, a nie, dwie jeszcze mam. Ja to pokażę wam teraz najmniejszą rzecz z firmy, było to chyba z Die Die Dan, od pani Hani, która stała obok mnie. Mam zatyczki na
na druty, których jeszcze nawet nie otworzyłam, więc nie wiem, czy one są w różnych rozmiarach. Tak, one są w różnych rozmiarach, te zatyczki na druty. Po prostu to było już, byliśmy spakowani, ja już wychodziłam, mówię, idę jeszcze po jakieś zatyczki. Szłam i chciałam kupić żyłki, ale zapomniałam o żyłkach. Kupiłam tylko zatyczki. Po prostu. Kotek, musisz jeszcze poczekać. Jedną rzeczą, z którą wróciłam po targach fizycznie, którą mam w rękach, to są dwa młotki. Ile wy macie myszki? Dwa 50-gramowe młotki od Violi, czyli firmy Ulala, dziewczyny, która ma najpiękniejsze te metki. Absolutnie w dotyku to są najcudowniejsze metki na świecie. No i mam dwa takie młotki. I zamówiłam u Violi inne młotki, ale o nich wam opowiem, jak mi przyjdą, jaki kolor wybrałam, co wybrałam. Wybrałam kolor, którego nie było na targach, ale już go wcześniej widziałam, a teraz po prostu dotykałam te młotki, wiedziałam, że na pewno je zamówię. A to są bardzo takie kolory, które mi się spodobały. I kusi mnie bardzo, żeby z tego młotka, bo mam nadzieję, że mi jeszcze ten kolor zostanie. On jest trochę podobny, ale nie do końca. Żeby właśnie z nich zrobić paski. Znowu paski. W jednym ze swetrów mam taki wzór, który mnie bardzo kusi, więc myślę, że właśnie te paski w różnych kolorach by mi się bardzo podobały. Ale co chcesz? Jeśli chodzi o rzeczy, z którymi wróciłam z targów, tak fizycznie to tych kilka właśnie zobaczyliście, nie mam nic więcej, ale już zamówiłam włóczkę z firmy 7 Oczek i zamówiłam też włóczkę u Violi. I te dwie ręcznie farbowane włóczki, plus te, które. Gdzie ja rzuciłam znowu? Plus te, to są moje takie zakupy włóczkowe. Z targów. Rzeczywiście nie miałam czasu i to, że wychodziliśmy po tej 15, to spowodowało, że nie zdążyłam się nigdzie rozejrzeć, nie zdążyłam przejść i podotykać tych włóczek bardziej, dlatego bardzo planuję, że na jakieś targi, na które tylko będę miała możliwość pojechać, to będę tam jako osoba odwiedzająca, bo ta atmosfera na targach. Całe to doświadczenie właśnie i bycia wystawcą, ale też w ogóle bycia tam, to musi być niesamowicie przyjemne i bardzo bym chciała właśnie mieć swój czas, żeby przejść, podotykać, posprawdzać. Ale wtedy na pewno chciałabym mieć taką listę rzeczy, które ja chciałabym, z którymi chciałabym wrócić z targów, żeby to nie było chaotyczne i żeby tam nie było takiego jakiejś przypadkowości, takiego po prostu, że nie wiem co chcę. No, a na te targi tak się nie szykowałam się na to, żeby odwiedzić innych. W ogóle nie doszłam do malinowy las, do dziewczyny, która robi ceramikę. Już wiem, gdzie doszłam jeszcze. Doszłam do Marty z na sztuki studio. Nie widać tutaj, ale tam wiszą już blokery od Marty, więc tym razem tylko poszłam się przywitać i też przywitałam się z Jolą z Otulamy. No teraz widzę. W ogóle dzień przed targami gdzieś tam sobie sprawdzałam, kto jeszcze będzie na targach. I tak ten knitting box, knitting box, knitting box. I ja dopiero wtedy zobaczyłam, że ten knitting box, czyli to pudełko właśnie na markery, na różne takie rzeczy, które się przydadzą do dziergania, że to pudełko jest, że Jola jest twórcą tego pudełka, więc to też było. Nie oświeciło, po prostu nie wiedziałam wcześniej. I tak dużo było kolorów. Tak, pogadaj jeszcze. Tak dużo było kolorów, że ja się nie mogłam zdecydować, a potem po prostu zapomniałam i już tam nie dobiegłam. I też ja mam takie, że to pudełko jest
To wszystko tam tak szeleści trochę, słychać jak się to jak tym się przekłada, więc zmieniłam trochę, tak mi się wydaje, że trochę moja potrzeba tego, żeby mieć takie małe pudełko i wrzucić do torebki się zmieniła na to, żeby było jednak większe i żeby mi się tam te moje markery zmieściło, ale jednak żeby to pudełko stało w domu, więc jeszcze nie wiem na jakie się zdecyduję, ale pudełko też było, te pudełka były bardzo ładne, bardzo mi się też podobały. No, teraz mi się przypomnieli chyba wszyscy, których widziałam. I do wielu osób nie doszłam, nie dotarłam, a mam nadzieję, że to zrobię na innych targach. A teraz się zabieram skład. Czemu zrzuciłeś włóczkę? Czemu zrzuciłeś? Co? Zakończenie tego odcinka nagrywam już na telefonie. O włóczce Melody. O, teraz widać blokery. Na Sztuki Studio. Koty czekają, bo zaraz je trzeba karmić, chociaż Biały na pewno chce wyjść na pole. Więc chyba sobie wezmę to coś do dziergania. A vlog o tym, co dziergam... no bo dziergam różne rzeczy po prostu. Więc vlog o tym, co dziergam... Mam nadzieję, że mnie nie rozłoży i nie pochoruje, więc w najbliższym czasie gdzieś będzie. A teraz Wam absolutnie najmocniej dziękuję za to, że byliście na targach i że byliście tam ze mną. Dziękuję jeszcze raz i pięknego dnia i pięknej końcówki majówki, bo nie wiem, kiedy ten film wleci na kanał. Dobrego dnia dla Was wszystkich. Pa!